Cześć. Ja nazywam się Magdalena Sierka i dziś wraz z księdzem Tomaszem Koprianiukiem porozmawiamy o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, które już niebawem w Lizbonie. Na jakim etapie jesteśmy? Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? W Polsce tak. Mamy grupy, które się zorganizowały, które już się przygotowują bezpośrednio do wyjazdu. Jeżdżę teraz po Polsce i uczestniczę w posłaniach, w takich wydarzeniach bardzo ważnych, żeby była wypełniona misja, do której się wszyscy jakoś zobowiązujemy, uczestnicząc w Światowych Dniach Młodzieży. I jak wyglądają te przygotowania grup? Skoro jeździ ksiądz po Polsce, to pewnie widzi ksiądz, jaką pracę wkładają młodzi, żeby dobrze przygotować się do tego spotkania. Przede wszystkim jest wiele takiego zaangażowania, ekscytacji, takiej naprawdę twórczej atmosfery. Widzę, że czekają na to wydarzenie z taką niecierpliwością. Zakupują te potrzebne rzeczy, które jeszcze są do nabycia, jak na przykład śpiwory, karimaty, uprzedzamy to, co jest też potrzebne, więc takie już, można powiedzieć, techniczne przygotowania, a te takie duchowe uważam za już zakończone na tym etapie, tak? Zobaczymy, co będzie dalej. I co robiły grupy w ramach takich przygotowań duchowych? Najczęściej były to spotkania, które się odbywały w parafiach, przygotowujące przez cały ostatni rok. Czasem były to grupy, które jadą razem z innymi grupami, więc łączyły się takimi mostami informatycznymi ze sobą. Czasem były to spotkania diecezjalne, a więc takie trochę większe. I też tam było na temat Światowych Dni Młodzieży, takiej trochę charakterystyki tego, czym one są. Więc informacja, przepływ informacyjny, no ale też te grupy, które szukały wsparcia, angażowały się na przykład w przygotowanie różnych kafejek takich przy kościołach, produkowały ciasto, żeby można było rozdawać też i w ten sposób zbierać fundusze, więc takiej twórczej inicjatywy było bardzo dużo. Jest ksiądz dyrektorem Krajowego Biura Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Czy atmosfera jest już gorąca? Czy czujecie, że to już niebawem? Powietrze już drga, jak to jest w hymnie, więc jak najbardziej czujemy to wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami, wyczekiwane chociażby przez to, że ta pandemia nam to opóźniła o rok. No i spodziewamy się bardzo dużo, mamy nadzieję i też wielkie nadzieje wiążemy z tym wydarzeniem, jeśli chodzi o życie młodych w Kościele w Polsce i odbudowanie zaufania młodych do Kościoła. Organizujecie strefę polską w Lizbonie. Może zdradzi ksiądz coś więcej? Co tam nas czeka? Czego możemy się spodziewać? To się nazywa Polska Lizbona. Taki projekt autorski, gdzie będziemy mieli miejsce dla wszystkich Polaków, Polonii, gości na stadionie 1 maja przy ulicy Rio de Janeiro, a więc w zasadzie w centrum Lizbony. Otrzymaliśmy ten stadion, konstruujemy tam scenę też taką strefę wystawienniczą, także namiot, w którym będzie się mieścić telewizyjne studio, z którego będziemy każdego dnia nadawać też relacje i to wszystko, co się dzieje w Lizbonie. Co ciekawe, na scenie każdego dnia będą koncerty już od 31 lipca. Koncert hip-hopu, potem będzie koncert autorski z Kaszub do Lizbony, w środę koncert z modlitwą o pokój, w czwartek Biblia Polska, Królowa Nasza, Wielkie Widowisko i w piątek koncert uwielbienia. Także zapraszamy, harmonogram, plan jest na naszej stronie już udostępniony. Czego poza koncertami będzie można doświadczyć na tej strefie polskiej, na tej polskiej Lizbonie? Kontaktu przede wszystkim z całą Polonią, z wszystkimi, którzy są z Polski. Przede wszystkim doświadczyć wspólnoty, tego, że nie jesteśmy sami gdzieś w swoich parafiach. Widzieć też, że wierzymy i doświadczamy tej samej wiary. Mieć też takie przekonanie, że to, co robimy, jest ważne. Będziemy mogli też wspólnie uwielbiać Boga. Będzie też okazja do tego, żeby wymienić się doświadczeniem. Może się nawiążą ciekawe relacje. Wiemy, że po Światowych Dniach Młodzieży są też małżeństwa w ten sposób tworzone, więc tyle się możemy spodziewać tak po ludzku, a co Pan Bóg przyniesie, to zobaczymy. Może ksiądz zdradzić, jakich artystów będziemy mogli tam zobaczyć? Mamy Tau, który już nagrał teledysk Ola Lisboa, czyli taki reklamujący to wydarzenie i już przenoszący nas do Lizbony. Zachęcamy do oglądania, uczestniczenia też w tej promocji tego teledysku. Jest Natalia Kawalec, przedstawicielka właśnie Polonii z Chicago.
Vicky Gabor. Także ci artyści, którzy są topowi, jeśli chodzi o tą scenę uwielbieniową w Polsce. Mamy tutaj pod kierunkiem Marcina Pospieszalskiego zespoły, chór, Icon, orkiestrę. No naprawdę nie jestem w stanie wymienić wszystkich tych artystów, których znamy, którzy występują i którzy dzielą się swoją wiarą, swoim życiem, bo też kluczem dobierania artystów jest to, żeby nie tylko to było artystyczne, ale również sprzężone z ich autentycznym chrześcijańskim życiem, co wcale nie jest takie proste w dzisiejszych czasach. A ilu Polaków spodziewacie się na Światowych Dniach Młodzieży? Myślę, że około 25 tysięcy to tak będzie lekko, biorąc pod uwagę stan zapisów oraz rezerwacji, które są zrobione w Lizbonie na konto Polaków. I to też pokazuje, że warto robić tego typu wydarzenia, które no, wzniecają tego ducha w Polsce. Na początku wydawało się, że tak dużo nie będzie. Nie? Tak myśleliśmy w okolicach 4, może 5 tysięcy, a w tym momencie to przekroczyło nasze takie najśmielsze oczekiwania i widzimy, że coś się dzieje takiego, co pozwoli, odradza młodych i też te relacje, które się nawiązują między młodymi a Kościołem, one przechodzą pewną metamorfozę i zmieniają się, ale to tylko tyle pokazuje, że wobec tych tak zwanych powszechnych trendów, że dużo młodych odchodzi, na których się skupia dużą uwagę, to my możemy powiedzieć, zobaczmy też, że może nie tak dużo przychodzi, ale jednak są ludzie, którzy uczestniczą i czegoś szukają i to jest naprawdę z ich strony taki dowód na to, że Chrystus żyje, że Kościół nie umiera, mimo że może się tak niektórym wydawać. Zapisują się do was grupy, które są organizowane przez parafie, przez różne ruchy, stowarzyszenia. Kogo jest najwięcej? Najwięcej jest grup parafialnych, co mnie bardzo cieszy, że ci, którzy jadą z parafii pod kierunkiem swoich księży, już pasterzy, sióstr zakonnych, także katechetów, że oni wrócą do parafii, a nie wrócą w nicość, czyli w jakiś, powiedzmy, byt tylko diecezjalny i rozejdą się do swoich domów, tylko właśnie, że wrócą do parafii. I jest szansa, że po powrocie tym parafiom podziękują, że będą jakieś spotkania, będą okazje, żeby dać świadectwo, żeby też iść z tym świadectwem dalej do kolejnych parafii, żeby nie zostawić tego wydarzenia Światowych Dni Młodzieży tylko dla siebie. I co tych młodych czeka w Lizbonie? Zawsze na pierwszym miejscu entuzjazm, doświadczenie powszechnego Kościoła, żywego Boga, wiary. Jest okazja do tego, żeby zbliżyć się do Pana Boga, bo też jest sprawowany sakrament pokuty. Bardzo dużo jest położonego akcentu na adorację Najświętszego Sakramentu, katechezy Rise Up, które będą opierały się na Biblii, będą prowadziły do budowania takiego domu, w którym na pierwszym miejscu jest odniesienie do Pana Boga, do Jego miłosierdzia, ale też domu, w którym uczymy się wspólnego życia, budowania relacji społecznych i także takiego właściwego odniesienia do przyrody otaczającego świata, czyli szeroko pojęta ekologia integralna. To są te wymiary, których młodzi uczestniczą, poczynając od tego wymiaru fundamentalnego, jakim jest Ewangelia i przeniesienia tego do codziennego życia. Myślę, że wielu młodych jedzie też tam, aby spotkać się z Ojcem Świętym. Kiedy będą mieli taką możliwość? Już w czwartek papież przybędzie i oficjalnie spotka się w tak zwanej ceremonii powitania w Parku Edwarda. Później będzie wspólne spotkanie na Drodze Krzyżowej w piątek i w sobotę i w niedzielę podczas Wigilii Czuwania i Mszy Świętej Posłania, więc te okazje, by spotkać papieża Franciszka będą i wiem, że młodzi czekają też na to, żeby przynajmniej zobaczyć choćby nawet takiego papieża na żywo, bo to też jest później na całe życie takie doświadczenie, które ja osobiście mam chociażby z Toronto, kiedy pierwszy i ostatni raz w życiu widziałem papieża Jana Pawła II właśnie tak z oddali mniej więcej tej wielkości. Chodziły różne słuchy, że Ojca Świętego może z nami nie być na Światowych Dni Młodzieży. Może zechce ksiądz rozwiać te wątpliwości? Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że będzie. Tak jak kiedyś pytano Benedykta, czy będzie, bo tak może sytuacja była już podbramkowa, to zawsze powiedział Piotr, będzie. Tak? Myślimy, że papież Franciszek będzie z nami i tutaj chyba, że coś innego się wydarzy, Pan Bóg poprowadzi jeszcze to inaczej, ale na razie jest wszystko tak zorganizowane, żeby to spotkanie z papieżem było.
bo ona jest zawsze jakoś w centrum tego wielkiego wydarzenia, tak, żeby zjednoczyć się pod przewodnictwem papieża. Dla młodych będzie to właśnie spotkanie z Ojcem Świętym, będzie to spotkanie z żywym Kościołem z całego świata, ale wiemy też, że dla wielu grup będzie to też spotkanie w szczególny sposób z innymi grupami polonijnymi, z którymi przygotowują się wspólnie do tego wyjazdu. Może coś więcej opowie ksiądz o tej inicjatywie? Zawsze Polonia uczestniczy w Światowych Dniach Młodzieży, więc tym razem postanowiliśmy pomóc Polonii w ten sposób, że łączymy ich z Polakami. W takim wielkim projekcie Polacy i Polonia za granicą 2023, finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach takiego konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Polacy i Polonia spotykają się w trzech miastach takich dolotowych, to będzie Madryt, Paryż i Barcelona. Około 600 osób, czyli 300 osób z Polonii, 300 osób z Polski, by wspólnie najpierw przeżyć warsztaty, zintegrować się, też obudzić taką tożsamość narodową, szczególnie w młodych z Polonii, a następnie przejadą razem autokarami, będą przemieszani w autokarach, pojadą na dni w diecezjach do Porto, do Viano do Castello, także do Algarve, na taki wielki festiwal Welcome to Paradise. I później będą uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, w finale, w polskich katechezach, więc to przeniknięcie się kultury polskiej i polonijnej, dotknięcie korzeni polskiej, to myślę, że będzie wielka pomoc dla tych, którzy przybywają z Polonii, żeby zachować tożsamość, nawet wspólne śpiewanie hymnu w tym momencie jest takie bardzo emocjonalne. No i mamy nadzieję, że to będzie owocowało dalej, że te przyjaźnie, które się nawiążą i relacje, które będą między grupami, pozwolą na zorganizowanie za rok wymian młodzieżowych, tak? Kiedy jedni przyjadą do drugich. To dzisiaj się staje coraz bardziej możliwe i także bardzo, myślę, cenne dla tych, którzy w tym programie uczestniczą. A powie ksiądz, czym dla księdza tak osobiście są Światowe Dni Młodzieży? Bo z tego, co wiem, niejednokrotnie już w nich ksiądz uczestniczył. Te pierwsze, które pamiętam najbardziej, to są z Rzymu, z roku 2000. Jeszcze byłem wtedy klerykiem, to faktycznie to było doświadczenie, które zderzało mnie, chłopaka takiego, można powiedzieć, z prowincji, z takim ogromnym kościołem, gdzie na wiele rzeczy jeszcze mogłem nawet się nie zgodzić, nie przyjmować, też patrząc tak przez pryzmat takiej swojej parafii, takiego myślenia jeszcze może mniej otwartego. Ale widać, Pan Bóg tak prowadzi każdego, że daje podczas tych Światowych Dni Młodzieży szersze spojrzenie na Kościół, większą otwartość. Wcale nie chodzi o to, żeby zgadzać się na jakieś zło, czy przyzwalać na jakieś rzeczy, które idą jako coś może w ramach postępu, ale też mieć takie spojrzenie, co myślą inni i w jaki sposób patrzą inni, żeby umieć rozmawiać, prowadzić dialog. Więc zawsze mam nadzieję, że te Światowe Dni Młodzieży pomogą w tym, by taki dialog prowadzić ze sobą, nie w pokrzykiwaniu, nie w jakimś tam odseparowywaniu się czy odsądzaniu czci od wiary, tylko rozmawianiu. Takiego dialogu potrzebujemy dzisiaj w łonie Kościoła, bo mamy przecież różne nurty, różne głosy i tego hejtu jest zbyt dużo. I właśnie mam nadzieję, że młodzi, którzy doświadczą Kościoła takiego powszechnego, będą mieli jeszcze inne spojrzenie, tak? Że Kościół to nie jest tylko instytucja, to nie jest coś, co tylko im radykalnie zakazuje bądź nakazuje, tylko to jest żywa wspólnota i połączonych serc pod przewodnictwem papieża, który właśnie pulsuje to życie, Eucharystia, Duch Święty, który je ożywia nieustannie. Więc takie doświadczenie, jeśli jest obudzone w młodych, no naprawdę potem bardzo procentuje i te sprawy, które mogą nas dzielić, nawet spojrzenia na Kościół takiego szerszego, stają się wtedy drugorzędne, bo widzimy, że mamy wspólne doświadczenie wiary. Właśnie tak jak mówi święty Paweł, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Chrystus. A dostrzega ksiądz już jakieś takie wymierne owoce Światowych Dni Młodzieży w grupach, z którymi ksiądz jeździł i uczestniczył w tym czasie? No ci, którzy są na Światowych Dniach Młodzieży i wracają, to zawsze gdzieś to w nich zostaje. Gdy nawet rozmawiamy z ludźmi, którzy już teraz sprawują jakieś stanowiska kierownicze, to na hasło Światowych Dni Młodzieży, kiedy ktoś powie, że byłem, to zupełnie inna rozmowa już jest, nie? To wtedy wiadomo, że to wsparcie będzie i pomoc taka bardzo wszechstronna.
No i też widzimy, jak małżeństwa, rodziny, którzy kiedyś byli na Światowych Dniach Młodzieży, no bo to już jest 30 lat ponad historii, mają swoje dzieci, swoich młodych, których wysyłają na Światowe Dni Młodzieży. Nie? No to skoro jadą dzieci tych, którzy na Światowych Dniach Młodzieży byli, no to znaczy, że coś w tym jest, nie? Że to nie jest takie samo z siebie, że mi się chce, tylko właśnie, że działa Duch i prowadzi to dzieło Boże dalej. A co z młodymi, którym nie było dane pojechać na Światowe Dni Młodzieży? Czy mają jakąś możliwość uczestniczyć tutaj w Polsce w jakichś wydarzeniach? Oczywiście, to nie tylko młodzi, ale rodzice, krewni, przyjaciele, ci, którzy zostają w Polsce, zapraszamy do transmisji, które będziemy na bieżąco dawać na naszym kanale YouTube, na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku. Daliśmy informacje do lokalnych rozgłośni radiowych, katolickich, EWTN, telewizji Trwam. Więc tam tych relacji będzie dużo, bieżących transmisji, retransmisji, więc takie uczestnictwo będzie jak najbardziej możliwe i będziemy się mogli wspólnie łączyć. Także nawet ci, którzy w czasie Światowych Dni Młodzieży, będąc tutaj w Lizbonie, nie dotrą na stadion, będą mogli skorzystać przez te media społecznościowe z tego właśnie naszego wydarzenia. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia w Lizbonie, a Was zapraszamy na transmisje, które będą odbywać się na naszym kanale YouTube, na Facebooku. I na wszystkich mediach społecznościowych, które będą udostępnione. Właścicieli stron facebookowych prosimy o informacje, żeby właśnie można było im tę transmisję przekazać.